Joanna Skrzydlewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego z regionu łódzkiego, w ubiegłym tygodniu gościła w Tomaszowie Mazowieckim. Do naszego miasta przyjechała na zaproszenie starosty Piotra Kagankiewicza, by zobaczyć, w jaki sposób i na jakie inwestycje władze powiatu wykorzystują środki pozyskane z Unii Europejskiej. Nie ukrywam, że to bardzo fajna i zaskakująca wizyta, gdyż przez szereg lat, kiedy staraliśmy się o fundusze unijne, niedoceniona pomoc była pani poseł Joanny Skrzydlewskiej. Wreszcie mogła przyjechać, zobaczyć to, co w Tomaszowie udało się też z pomocą jej osoby. Zdecydowałem, że pokażę szpital, gdyż tam jest największa kumulacja wniosków unijnych, bo 5 czy 6 było realizowane przy pomocy funduszy unijnych. Przypomnę, ostatnie Centrum Diagnostyki Obrazowej, ale i też pierwszy szpitalny oddział ratunkowy, potem karetki, kupiony rentgen, agregat prądotwórczy. Z racji tej, że pani poseł miała zbyt mało czasu, bym pokazał wszystkie projekty unijne w powiecie tomaszowskim, dlatego wybór padł na Tomaszów Mazowiecki, gdzie tam było realizowane w jednym miejscu 5 projektów. Oczywiście też pochwaliliśmy się nowo budowaną Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, gdyż to przecież będzie ośrodek drugi w województwie, więc jest czym się pochwalić. Wizyta bardzo pomyślna, bardzo sympatyczna, bardzo miła. No i oczywiście deklaracja pani poseł, że tak jak do tej pory nam pomagała, będzie zrobiła wszystko, by Tomaszów i powiat tomaszowski dalej był liderem w województwie łódzkim w pozyskiwaniu środków unijnych. Po obejrzeniu szpitala Joanna Skrzydlewska przyznała, że jego wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny, służący nie tylko mieszkańcom naszego miasta, ale i okolicznych miejscowości, zrobiło na niej duże wrażenie. Dodała też, że Tomaszowskie Centrum Zdrowia oraz powstające przy nim Centrum Onkologii mogą być konkurencyjne nawet dla łódzkich placówek tego typu. Nie tak dawno obchodziliśmy 10. rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a ja dzisiaj mam przyjemność oglądać i zwiedzać szpitale w Tomaszowie Mazowieckim. I powiem szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to jest najlepszy dowód na to, jak dobrze, mądrze i skutecznie te środki, które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej, zostały tutaj wydatkowane. Poszczególne oddziały, które się mieszczą na terenie tego ośrodka, robią ogromne wrażenie. Szczególnie nowoczesny sprzęt, taki jak tomograf czy rezonans, które właśnie zostały zakupione przy wsparciu środków unijnych, na pewno robią dużo dobrego dla mieszkańców, nie tylko myślę powiatu tomaszowskiego, ale również dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają z odległych innych miejscowości czy miasteczek. A za moimi plecami stoi coś, co poraża mnie, powiem szczerze, bo tutaj będzie się mieściła onkologia już niebawem, bo w październiku ten oddział ma zostać oddany do użytkowania. I powiem szczerze, że mój łódzki szpital Kopernika może czuć się zagrożenie, ponieważ będzie miał z kim konkurować, bo myślę, że to ten oddział, który zostanie tutaj za chwileczkę oddany do użytku, będzie na niesamowitym, wysokim, europejskim poziomie. I to naprawdę cieszy, że potrafiliśmy wykorzystać tą szansę, jakie nam dało członkostwo w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że za kolejne 10 lat będziemy mieli jeszcze więcej powodów do tego, żeby świętować i radować się z tego, że jesteśmy członkami wspólnoty.